Zawsze pamiętajmy przy uruchamianiu silnika, żeby sprawdzić, czy tempomat jest wyłączony, czy odbija również na gaźniku, czy słychać charakterystyczny dźwięk. Pamiętajmy, żeby zawsze robić tak, żeby czuć się bezpiecznym. Co? Następnie naciskam gruszkę, powodując to, że paliwo dochodzi do gaźnika. Zawór ma być odkręcony, nie zakręcony, bo nam silnik zgaśnie podczas lotu. Także tego nie wolno robić. Sprawdzamy, czy wszystkie elementy wiszące mamy zabezpieczone, czy nam nic w śmigło nie wpadnie. Jeżeli jesteśmy sami na startowisku, nikogo nie ma, możemy sobie podarować okrzyk od śmigła, ale ja zawsze powtarzam, że jak się przyzwyczajimy, tak będziemy robić wszędzie. Dlatego ja mówię zawsze od śmigła. Palec wkładam zawsze pomiędzy manetkę. Nawet gdyby mi się wcisnęło cokolwiek, nie ma możliwości, żeby silnik wszedł na wysokie obroty. Zabezpiecza to przed rzuceniem się napędu na pilota. Następnie będę zaraz uruchamiał, aczkolwiek chciałem Wam jeszcze pokazać. Nie wiem, czy będzie widać. Tutaj, w tym miejscu, zamontowałem dodatkowo taki mój patent z bloczkiem, który prowadzi linkę od szarpaczki. Ta linka nie wpada w wibracje podczas lotu, podczas niskich obrotów. No i zdecydowanie lepiej uruchomić, odciążyć szarpaczkę. Można podpompować delikatnie dwa razy. Od śmigła. Monster ma to do siebie, że na niskich obrotach ma sam w siebie drgania delikatne. No według tutaj doświadczonych pilotów i znawców techniki robię tak, jak oni zalecają, a mianowicie pierwsze 2 minuty rozgrzewam silnik na obrotach około 5000. Później mogę rozgrzać, zobaczyć, jak on będzie się wkręcał na obroty, wyłączyć, wyszpeić się i wystartować. Kiedy silnik nam się rozgrzeje już do jakichś 80-120 stopni, możemy już go delikatnie przygazować. Aczkolwiek nie ma co, tak jak mówią, pałować go, ponieważ szkoda napędu. A i bezpiecznie.